strażnicy z Aruby przeszukują łódź rybacką, która wróciła z obcych wód. W efekcie rewizji natrafiają na ładunek narkotyków. Nie ruszaj się. Strzał w dziesiątkę. Na ziemię. Gdy tylko je znaleźliśmy, skuliśmy kapitana i załogę. Następnie popłynęliśmy do bazy, by zbadać znalezisko. Masz coś do odslenia? Nie. Na pewno? Rybacy zostają przesłuchani w sprawie narkotyków. Jeden z nich zeznaje, że pożyczyli łódź od Kolumbijczyka, nie wiedząc o prochach na pokładzie. Nie pamiętam, jak się nazywał. Jak to możliwe? Nie znasz jego imienia? Kiedy pływaliśmy razem, zawsze miał pełen ładunek. Skąd to wiesz? Widziałeś, jak ładował łódź? Odbierał mnie już załadowaną łodzią. Ona od dawna służyła do przemytu. A teraz jesteś w to zamieszany. To nie moja łódź. Straż wybrzeża Zaruby znajduje tłusty kąsek. 48 kg narkotyków. Strażnicy oparli się na wieloletnim doświadczeniu. 48 kilo to dobry wynik. Jestem dumny z efektu naszej misji. Straż musi jeszcze ustalić, co to za narkotyk. Okazuje się, że to kokaina i marihuana przeznaczone na miejscowy rynek. Ich łączna wartość na czarnym rynku wynosi 1 000 000 euro. Na miejsce zostaje wezwana policja Zaruby. Dobry wieczór. Obaj podejrzani trafiają pod opiekę policji, która zabiera ich w kajdankach do radiowozów. Narkotyki trafią na komendę i zostaną zniszczone, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Chcieli nas nabrać, ale zawiedli. I bardzo mnie to cieszy.